Tak wygląda nasza sytuacja, taka kurwa alegoria, nie? Złamana wszystko w trzy dupy. To czy jest bezpiecznie, panie kapitanie? Rotmistrzu, przepraszam. No, rotmistrzu. Jest bezpiecznie? A co ma być niebezpiecznie? Zobacz, no, co? Nie wiem, no. Zobacz. Ojej, panie kapitanie, panie rotmistrzu, przepraszam. A wiesz, skąd to mam? No nie wiem, zdobył pan? No nie no, wszedł taki Niemiec. Z jakiegoś Niemca pan załatwił? Słuchaj, no, Wasowski, nie? Wasowski, pseudonim tak. Kupa? Jerzy Wasowski, tak. Pseudonim Kupa, więc tak. Pseudonim Szajs, ale nie, tak. Zmieniłem, bo za bardzo się z Niemcami kojarzy. Dobra, nie pierdol, więc tak, szedł Szwab. Aha. Ja muszę sobie... ja będę go tam bił, nie? Gdzieś ja nie mam ani broni, ani nic, boję się normalnie, nie? Czuwa pan Thompsona, Browninga, Stena... Zlendlisa, mamy to z Murmanska, no. Chłopaki ściągnęły, ale mówię ci, no po prostu jak... Ja się boję strzelać, jak mi odskoczy... No, do Niemca to ja też. No. Ale panie kapitanie, tam jest taka wieś, tam można by w sumie, bo to antypolaki, to są same Litwiny, Żydy, nieuzbrojone ale cywile. Ale ty pierdolisz tam, co ci ma powiedzieć? A można by ich wybić, walka z cywilami jest fajna, bo oni nie mają broni. Wiem, zawsze dobry i wielki zabije zwycięży duży małego. Duży i dobry pokona małego tak, i złego. Ale tak. Do czego kurwa zmierzam, słuchaj, więc tak, no. Zaszedłem gnoja, nie? No. I mówię sobie, poczekam, jak będzie wracał, mówię, coś wpadnie. Mhm. Idzie, palił papieroska, mu wypadło, to wziąłem, nie? Że nie będę Niemca zabijał. Ale nie wiem, czy pan powinien się tak tym bawić, bo no to w sumie łatwe, to... To jest łatwe, no daj sobie spokój. O! Włazio, zobacz. Nasz kapitan, właśnie jego mózg jest tam na drzewie. Mówiłem, żeby się nie bawił tym granatem. Coś czułem, że kupa. Tak. Znaczy nie jego, tylko tak nie. Jego mózg. No. Jego mózg spływa. Czekaj, coś mi wpłynęło na... To mózg, to wywal to. Ale śniegiem przetrzyj. Zobacz, głupi był, bo to... Śniegiem to przetrzyj. Taka konsystencja lepka, głupi był. Ja się tam nie znam na mózgach. A ty co, masz lewicowe poglądy, widzę. Nie, no wiesz, no ja jestem znany jako czerwona chusta Morchlewicz. Ale że zimno, no to założyłem też szalik. Aha. A jestem mięczakiem, to... A kto ja jestem? Ty jesteś ten, gąsienica Kiszka, nie? Pseudonim Gurol. Zmieniłem na Salceson, żeby było bardziej poważnie. Ale słuchaj, to masz powiedz, co lewicowe oglądy AL, tak? Kiedyś? Coś mi się wydaje, że jednak wolę Niemców niż was, czerwonych gnojów. Ja też wolę Niemców niż was, burżujów. Tak, ty zapluty Karle historii. Jak to się z tego strzela?